Witam z tej strony Szwajcar. Temat nietypowy, bo platforma BitMEX, dokładnie scalping na XBT USD, czyli Bitcoin do dolara. I dlaczego to nagrywam? Nagrywam to dlatego, bo pojawiły się ostatnio ciekawe długie ruchy na 20-30 dolarów i bardzo płynne. Co widać tu na wykresie, gdzie mamy wzrost z 5137,5 do 5163. Bardzo płynny, bo cena nawet nie cofnęła się o więcej niż pół dolara. Patrzcie, jak jest kwotowany tutaj w BitMEXie kurs XBT USD, czyli Bitcoina. Pozycje w orderbooku stoją co pół dolara. I co możemy zauważyć? Aktualnie na cenie 5173,5 mamy 2 miliony 700 pozycja w arkuszu wstawiona na sprzedaż. A na wykresie przybliżymy. Aktualnie jest to bariera, gdzie patrzcie, co będzie się działo, gdy teraz mamy 3 miliony. Poziom wyżej, już mamy przejście na niższy poziom. A znowu dostawienie. 2 miliony. Było milion dalej za tym. Cena spada. Dopóki na popycie nie pojawi się żadnego większego zlecenia, to cena dalej będzie przepychana jak walec podażowy. Aktualnie nie ma. Już na popycie pojawia się milion. I teraz popyt ma przewagę. Ale dlaczego to pokazuje? Pokazuje dlatego, bo na przykład przy tym ruchu spadkowym z 5156 dokładnie aż do 5143 jest cały czas sprzedaż. Cena nawet się nie cofnęła w tym całym ruchu o pół dolara. A czemu taki ruch wziąłem pod uwagę? Ruch jest mały, bo na 10 dolarów, ale takich ruchów jest pełno na historii. Jak popatrzycie sobie typowo w sesji europejskiej. Bo na azjatyckiej jeszcze nie ma takiej zmienności dużej. Ale w sesji europejskiej 10 dolarów. A jeśli wchodzimy... Tutaj pokażę wam koszty, jakie są na BitMEXie. Jeśli wchodzimy po market, czyli od razu natychmiastowo chcemy kupić, to płacimy 0,07,5% od wartości kursu, czyli około 4 USD. Płacimy za wejście po markecie. A jeśli, i czyli tutaj, weszlibyśmy, jak patrzymy, że w arkuszu, tutaj, mamy przewagę już popytu i jest walec popytowy, który będzie nam pchał kurs w górę. Jak widać, ten walec popytowy pchał aż do tego tutaj, do tego kursu, czyli 20 parę dolarów nam przepchnął. My płacimy za wejście 4 dolary w prowizji, ale wyjście możemy robić wstawiając zlecenie jako limit, czyli platforma nam płaci 0,025%, czyli 1 dolar. Łączny koszt wejścia to minus 3 dolary. Czyli na przykład na tym ruchu około 20 dolarów. My jesteśmy 17 dolarów do przodu. A takich ruchów w ciągu sesji jest dość sporo. Takich typowo płynnych. Zdarza się bardzo dużo ostatnio. Teraz powróćmy do tej aktualnej sytuacji. I kiedy najlepiej taki ruch zdiagnozować? Jak zanalizować taki ruch? Wybieramy sobie drabinkę order book. Selekcjonujemy ją. Jeszcze raz. Selekcjonujemy ją po... Czyli grupujemy
grupujemy ją po 5, czyli co 5 dolarów, patrzymy na zlecenia. Tam, gdzie są dziury wolumenowe, czyli mniej zleceń, czyli na przykład tu jest mocno podstawiony popyt, tu już mniej. Dopiero większe zlecenia zaczynają się od 5200, tam jest więcej zleceń ustawionych. I możemy przypuszczać, jeśli tu będzie wysoki popyt, będzie się zwiększał na poziomie 4 milionów około, na każdym poziomie będzie się budował. No to możemy się spodziewać ruchu do 5200 i tutaj się zatrzyma na 5195. Odpowiednio będziemy brać po markecie longi po około 5175, a targetować będziemy to na limicie od razu, lepiej ustawić ten limit na 5195, żeby nam od razu pozycja weszła przy gwałtownym skoku w górę. I cały czas musimy monitorować, najlepiej na dwóch monitorach. Na jednym monitorze order book, a na drugim wykres, co dzieje się aktualnie na order booku. Czyli na jednym order book sklasyfikowany co 2,5, na drugim co 5. Patrzymy, jak kształtuje się popyt w czasie, a na drugim patrzymy na wykres, jak transakcje przebiegają. Czy nie ma cofania, czyli tu w tym przypadku patrzymy na wykres. Dlaczego na wykres? Patrzymy na wykres, czy nie ma cofania. Tu przy tym spadku było cofanie, ale przy na przykład tym ruchu tu w górę praktycznie żadnego cofania nie było. Cały czas były wybierane zlecenia podażowe z rynku, czyli popyt cały czas wybierał. Tutaj mamy zgrupowane co 5. Wybieramy sobie co pół, co minimalną odległość i patrzymy, co jest aktualnie. 2,5, 1,5 jest po 5174, cały czas idzie w górę. Widzimy, że cena będzie przepychana w górę. Jeśli od razu postawią się na dwóch poziomach takie zlecenia duże po 2 miliony, to możemy być pewni, że co najmniej na 5 dolarów nam cena przepchnie. I gdy tu znowu się odwróciła sytuacja, czyli mamy walkę w konsolidacji, niejasną sytuację, czyli lepiej nie wchodzić, bo zawsze wejście to przecież na markecie 4 dolary płacone w prowizji. No i jeśli byśmy od razu musieli uciekać znowu po markecie, to byśmy mieli kolejne 4 dolary, czyli 8 dolarów byśmy zapłacili. Wchodzimy tylko w pewne sytuacje, czyli na przykład na podaży, jeśli tutaj byłaby duża podaż na kilku poziomach, na przykład po 2 miliony na każdym poziomie, a tu na popycie byłoby właśnie mało zleceń, no to czekamy, aż tutaj się wyzeruje praktycznie, bierzemy tą końcówkę szybko po rynku, klikamy od razu po markecie, żeby wejść szybko, no i podłączamy się do rynku, dopóki ten właśnie walec podażowy będzie nam spychał cenę w dół, to cały czas trzymamy tą pozycję. Później, jak zobaczymy właśnie dziurę wolumenową, to tam od razu zostawiamy zlecenie limit niżej. Teraz zobaczymy, jaka jest sytuacja na zgrupowaniu 5-dolarowym. Widzimy, że tu jest około 3,5 miliona. Podobna pozycja 5 milionów prawie jest na 5200. Teraz jest akurat równowaga wszędzie na obydwu poziomach, ale przed skokiem będzie właśnie taka nierównowaga, że popyt po prostu będzie tak mocno ustawiony, że jeśli tylko przerzucą zlecenia na kolejne poziomy, to wyczyszczą kompletnie arkusz podażowy. Taka sytuacja była na Bitcoinie przed skokiem z 400 na wyższe rejony na 5100. Dokładnie tutaj. Cofnijmy wykres na godzinnym.
Dokładnie tutaj. Na grupie Bitcoin Trading stawiałem to, jak mocno popyt stoi, 3 dni przed. Wystarczyło tylko, że te zlecenia mocno stojące na popycie, na tych poziomach tutaj niżej, przestawili traderzy, czy tam korzystający, właśnie spekulanci, na wyższe poziomy i cena się przepchnęła o wiele wyżej. Zlecenia były limit, postawione dużo niżej. Oni je zrobili na market i przepchnęli cały kurs wyżej. Dlatego była taka mocna zmiana z poziomu około 4173 aż do 4840 okolice. Momentalnie było to zrobione w ciągu godziny około czy 30 par minut. Przybliżymy sobie. Do tego sposobu nie trzeba żadnych analiz technicznych, to jest tylko handel na orderbooku. Tutaj typowo działa, bo jest bardzo zmienny rynek. Nie jest tak zmienny jak w grudniu 2017 i w kolejnych kilku miesiącach, aż do maja, kiedy były takie walce popytowe, podażowe na 200, nawet sięgały do $800 przy kursie około 8 tysięcy, 10 tysięcy. Ale teraz nawet takie po $20-30 już dają zarobić, kiedy jest płynny ruch. Mamy tu 5-minutowy wykres. Widać, że to się stało nagle. I liczymy świeczki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. W ciągu 11 świeczek M5, czyli w ciągu 50 minut. 55 minut około nastąpił ten cały skok. Po prostu zlecenia limit ustawione tu niżej zamieniły się w market i kurs wzrósł w górę. Było to zsynchronizowane ze wszystkimi platformami. Wszędzie praktycznie już są arbitraże, a tam, gdzie nie ma, to można jeszcze wykorzystać sytuacje arbitrażowe. Typu kupić na tańszej giełdzie, przesłać bitcoiny na droższą i tam sprzedać. I tak x razy, dopóki kurs się utrzymuje. Przejdźmy do aktualnej sytuacji, bo tu widać, że aktualnie jest bardzo ciekawie, bo jest duża zmienność. Aktualnie mamy 4 miliony zapory na podaży na najbliższym, na 5-minutowym zgrupowaniu. Na popycie najbliższy 3 miliony 400 mamy 65 końcówka. Przybliżymy to bliżej. To znaczy zmniejszymy do minimalnego odstępu. Widzimy, że podaż jest bardzo mocno ustawiona. Tu jest 2 miliony. Ale jeśli są sytuacje właśnie takiego spadku dużego, to na dwóch poziomach podaży głównie są zlecenia po 2 miliony. O, teraz przed chwilą było takie zlecenie. I teraz możemy zobaczyć, co będzie się działo. Jeśli tu już popyt walczy, dostawia zlecenia do 600 tysięcy, dostawili. Jasnej sytuacji nie ma, ale jeśli byłaby akcja na $20, to na podaży byłyby zlecenia po 2 miliony na każdym poziomie. Na tym poziomie drugim i na tym od razu blisko ceny.